pierwszym miastem było Grodno, udekorowane świąteczne z okazji 1 maja. Co mnie osobiście bardzo ucieszyło, ponieważ zaplanowałem sobie z góry, że 1 maja w Mińsku, tak zaplanowaliśmy, będę fotografował pochód pierwszomajowy. Tego samego dnia dojechaliśmy do Nowogródka, miasto, w którym urodził się Adam Mickiewicz. Bardzo nam się podobało do tego stopnia, że wszystkie noclegi właśnie w Nowogródku mieliśmy. 1 maja w Mińsku niestety spotkała nas niespodzianka, bo miasto było udekorowane na Dzień Pawiedy, czyli na 9, a pochodu nigdzie nie było widać. Na szczęście Aleksander nas zaprowadził do parku, w którym odbywał się festyn pierwszomajowy. Tam są zdjęcia z tego. Właściwie organizowane przez związki zawodowe bardziej niż przez partię komunistyczną. Widać tam sztandary, flagi, transparenty niebieskie, żółte, tego typu. Byliśmy oprócz tego w Nieświeżu, w Mirze, byliśmy nad jeziorem Świteś, w drodze powrotnej 3 maja również w Wołkowysku. Zbyt krótki pobyt na Białorusi nie pozwala na pewno pokazać tego wszystkiego. Wystawa może być uzupełnieniem znakomitej wystawy Aleksandra, którą pokazywaliśmy tutaj kilka lat temu, zatytułowanej Białoruś pewnego razu na prowincji. Refleksje i opinie uczestników mogą Państwo przeczytać w katalogu, który został wydany z okazji tej wystawy. A na pewno warto pojechać na Białoruś, żeby zobaczyć ten kraj, przekonać się i skonfrontować swoje opinie z tym, co mówi się o tym kraju w polskich mediach. Autorów wystawy? Nie. Dziękuję. Ja tam nie byłem, Adam, to może ktoś, kto był.